Ja proszę, żeby pan się przedstawił i opowiedział swoją historię. Od początku jak? Tak. Bo widzę tutaj dużo naprawdę takich pucharów jest, dyplomów sportowych, za osiągnięcia sportowe. A jak pana godność? Józef Misiak. Józef Misiak? Tak. Mieszka pan w Miękinie, tak? Jak pan zaczął karierę sportową, bo tu widzę kolarstwo, Masters, Józef Misiak, to znaczy, kategoria 70+. To jest kategoria, to są kategorie wiekowe. No, to są kategorie wiekowe. Od Masters to się zaczyna od 30 lat życia. I jest co 10 lat są kategorie. Ja startuję w kategorii 70+, to jest już ostatnia kategoria. Tak, piąta kategoria. Może panu powiedzieć, bo puchary, czy mają swoją historię te puchary? Pan Wiktor Kalita i to był... Może pan opowiedzieć trochę o tych pucharach? To znaczy puchary są zdobyte teraz w ostatnich 2 latach. Większość pucharów jest zdobytych. Są wcześniejsze. To są ogólnopolskie wyścigi wszystkie. Wyścigi kolarskie, kolarskie. To są górskie. Są tutaj puchary z wyścigów przełajowych. Na wiosnę odbywają się wyścigi przełajowe, a później szosy. No może ten... Ten większy. O, może pan stać właśnie w tym sporcie. To jest puchar Jeleniej Góry. Dwuetapowy wyścig był. Które miejsce pan zrobił? To pierwsze miejsce jest w wyścigu przełajowym. To jest wyścig przełajowy. Następny. To teraz ten. To jest puchar z cyklu o Puchar Polski. To jest 8 wyścigów w Polsce z cyklu o Puchar Polski. Ja przepraszam, z którego roku to jest puchar? To jest ten puchar. Proszę zobaczyć, bo ja już nie pamiętam, tam piszę. Z 2004 roku, tak? I który mogę zobaczyć, który pan miejsce zajął? Tak, to jest pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. A jaka była długa trasa? To było ponad 50 km. I następne? Kilka kilometrów. No to prawda. Mogę? A takie największe pana osiągnięcie, które pan się najbardziej chwali, nie wiem, może z lat młodzieńczych, może z późniejszych. W ogóle kiedy pan zaczął... Nie chwalę się, ale startowałem w eliminacjach do wyścigu. Tak? A w którym roku? To był rok 63. A tak, czym pan się chciał tak naprawdę najbardziej pochwalić z tych wszystkich pucharów, które pan zdobył? Który był dla pana najbardziej taki istotny? Tu jest, no musiałbym poszukać, ale jest jeden puchar. No nie chodzi nawet o sam puchar, tylko o samą imprezę. To był górski wyścig w Lanskoronie ze szłego roku. Zeszłego roku dla trzyetapowy, jak... trzyetapowy, no trzyetapowy, tak? Bardzo rozumiem. Górski, tam są ostre podjazdy i zjazdy. No to był taki dla mnie bardzo wymagający, ciężki wyścig. A ktoś pana w ogóle wspomaga w pana osiągnięciach? Dzieci czy sam pan? Sam. Sam jako emeryt. Z emerytury tam doradzam sobie, bo mam taki zawód, że mogę sobie dorobić. A co pan na co dzień robi w ogóle? Na co dzień? Znaczy na co dzień, jak właśnie tak na co dzień jest pan emerytem, ale tak rozumiem, co pan wcześniej w ogóle robił? Jak pracowałem. Tak, co pan robił wcześniej? Pracowałem w PZL Hydra. Hydralu, aha. To mam troszeczkę wspólnego, bo ja Hydral teraz taryfuję. Bo ja pracuję w Hydralu, z ciepła robię im taryfy. Teraz także. No to wiem. To jest hydraulika siłowa. Czy można następne puchary przedstawić? To jest bardzo piękne. Nie wiem, co jest ważne dla pana, ale tak. To jest na przykład bardzo proszę. Nie jest opisane, ale nie jest opisane, ale jest bardzo piękne. To jest chyba najfajniejszy z całego zestawu. Tak, taki inny. To jest czasówka sudecka. Mam dyplom i muszę popatrzeć. Czasówka sudecka.